W drodze do wioski Dicka zaczęła trząść febra, bo ukąszenie szakala nikomu jeszcze nie wyszło na zdrowie. Wszyscy od razu poszli do domu Wejtkusa. Wejtkus był chory i leżał, a jego żona Agi wydobyła z apteczki skrzynki stojącej w rogu pokoju okłady przeciwbólowe i nalewkę przeciwko jadowi szakala. Potem przemyła Dickowi ranę i kazała mu położyć się spać. Marianna chciała go odprowadzić, ale Dick jej na to nie pozwolił. Za godzinę lub dwie gorączka spadnie, a Dick nie lubił, żeby go ktoś oglądał, kiedy jest obolały lub chory. Agi postawiła na stole miskę z cukrem pędzonym z kłączy bagiennej osoki. Tylko ona i Marianna wiedziały, jak odróżnić słodką osokę od zwyczajnej. No i malcy, którzy potrafią wyczuć, która trawa jest słodka, a której nie wolno nawet dotknąć. Potem Agi nalała do kubków wrzątku i każdy sam nabierał sobie łyżką gęsty i szary syrop. U Wejtkusów odbywa się bez ceremonii. Do nich wszyscy lubią chodzić. To nic groźnego? Zapytał Tomasz gospodynię, jakby już trzy razy nie pytał o to samo. Na nim wszystko goi się jak na psie, odpowiedziała Agi. A jednak masz wątpliwości, zapytał Siergiejew. Nie mam żadnych, odparł Tomasz, bo nie mamy innego wyjścia. Proponujesz czekać jeszcze 3 lata? Do tego czasu wszyscy wymrzemy z wycieńczenia i biedy. Nie wymrzemy, odezwał się spryczy Wejtkus. Broda i szopa włosów na głowie zasłaniały całą twarz. Widać było jedynie czerwony nos i jasne plamy oczu. Nie wiadomo skąd wydobywał się cienki, piskliwy głos. Po prostu ostatecznie zdziczejemy. To na jedno wychodzi, powiedział Tomasz. Żebym tak dostał w swoje ręce tego łgarza Daniela Defoe. Wejtkus roześmiał się chrapliwie. Olek już nieraz słyszał takie rozmowy. Teraz to już przecież pusta gadanina. Postanowił pójść do spichlerza, gdzie stary z uczniami ściągał skóry z zabitych szakali i porozmawiać ze starym. Po prostu pogadać. Potem jednak spojrzał na miskę z syropem i zaczerpnął niepełną łyżkę. Wprawdzie swoją część zjadł w domu z matką już w zeszłym tygodniu, ale tutaj też nie przyszedł się obżerać. Pij, Maryniu, powiedziała Agi. Zmęczyłaś się i musisz się pokrzepić. Dziękuję, odparła Marianna. Pójdę namoczyć grzyby, bo mi uschną. Olek przyglądał się Mariannie, jakby ją po raz pierwszy w życiu zobaczył. Tak się zagapił, że nawet zapomniał podnieść łyżkę do ust. Marianna miała wargi jak narysowane. Wyraźnie zakreślone, nieco ciemniejsze na brzegach. Cudowne wargi, jakich nie miał nikt w całej wiosce. Chociaż Marianna była trochę podobna do Siergiejewa. Troszeczkę. Była pewnie podobna również do matki, ale jej matki Olek nie pamiętał. A może do swojego dziadka? Genetyka to zupełnie zdumiewająca rzecz. Stary w inspektach wykopanych za spichlerzem, w których gospodarzyła Marianna, przeprowadził dla uczniów doświadczenie mędla z grochem. No, nie z grochem, tylko z tutejszą soczewicą. Wszystko się zgadzało, ale z pewnymi poprawkami. To zrozumiałe. Inne garnitury chromosomów. Marianna ma trójkątną twarz, kości policzkowe i czoło szerokie, a podbródek ostry, tak że oczy miały na twarzy bardzo dużo miejsca i całą ją zajęły. I bardzo długą szyję z różową blizną z boku, jeszcze z dzieciństwa. Marianna przywykła do niej, a rozpacza z powodu nasionek. Czy to nie wszystko jedno, czy ktoś ma kropki na twarzy, czy ich nie ma? Wszyscy je mają, a zamiast korali Marianna nosi na szyi, tak samo jak wszystkie pozostałe kobiety i dziewczęta z wioski, sznurek z drewnianą buteleczką odtrutki. Mężczyźni noszą odtrutkę w kieszeni. Wyobraź sobie, że wyprawa zakończy się tragicznie, powiedział Siergiejew. Nie mam na to ochoty, skoro mam w niej uczestniczyć, odparł Tomasz. Wejtkus znowu się roześmiał i coś zabulgotało pośrodku jego brody. Chłopcy, Dick i Olek, to nadzieja naszego osiedla na przyszłość. Ty zaś jesteś jednym z 4 ostatnich mężczyzn. Dodajcie do tego rachunku mnie, powiedziała basem Luiza i zaczęła hałaśliwie dmuchać w kubek, żeby ostudzić wodę. Nie przekonasz mnie, powiedział Tomasz, ale jeśli tak bardzo się boisz, zostawmy Mariannę na miejscu. To prawda, że lękam się o córkę, ale teraz rozmawiamy o sprawach bardziej zasadniczych. Pójdę jednak namoczyć grzyby, powiedziała Marianna i zwinnie wstała z miejsca. Skóra i kości, powiedziała ciocia Luiza, patrząc na nią. Dosłownie skóra i kości.
Przechodząc obok ojca, Marianna musnęła jego ramię koniuszkiem palców. Sergiejew uniósł trójpalczastą dłoń, aby pogładzić rękę córki, ale Marianna wyślizgnęła się i ruszyła ku drzwiom. Drzwi otworzyły się, wpuszczając do wnętrza miarowy szum deszczu i głośno się zatrzasnęły. Olek o mało nie pobiegł za Marianną, ale zdołał się powstrzymać, bo to jakoś nie wypadało. Z drugiego pokoju wyszedł, chwiejąc się na nóżkach, jeden z synów Wejtkusa. Miał może ze 2 lata. Olek nie bardzo znał się na wieku dzieci i dlatego stale się mylił. Pierwszy urodził się poprzedniej wiosny, a drugi niedawno, kiedy spadł śnieg, znaczy ma 1,5 roku. A w ogóle Wejtkusowie mają 6 dzieci. Rekord światowy. Cukru, powiedziało gniewnie dziecko. Ja ci dam cukru, oburzyła się Agi. A zęby kogo bolą? Mnie? A boso kto chodzi? Ja? Wzięła chłopczyka na ręce i wyniosła z pokoju. Olek zauważył, że jego ręka sama znów zaczerpnęła syropu z miski. Rozzłościł się na siebie i wylał syrop z powrotem. Pustą łyżkę wsunął do ust i oblizał. Daj, to ci naleję jeszcze trochę wrzątku, powiedziała ciocia Luiza. Aż żal patrzeć na te nasze dzieciaki, bo zawsze są jakieś niedożywione. Teraz to jeszcze nic, odezwała się Agi, wracając do gości. Zza przymkniętych drzwi drugiego pokoju rozlegał się basowy ryk Wejtkuso juniora. Teraz grzyby się pokazały i witaminy też są. Gorzej z tłuszczami. Zaraz sobie pójdziemy, uspokoiła ją ciotka Luiza. Jesteś blada jak śmierć. Przecież wiesz dlaczego, powiedziała Agi i spróbowała się uśmiechnąć, ale skrzywiła się tylko w bolesnym grymasie. Agi przed miesiącem urodziła martwe dziecko, dziewczynkę. Stary powiedział, że w tym wieku już nie powinna rodzić, tym bardziej, że ma bardzo wycieńczony organizm, ale dla niej obowiązek jest rzeczą najważniejszą. Ród musi trwać, rozumiesz? Olek rozumiał, chociaż nie lubił rozmów na ten temat, bo o takich rzeczach właściwie nie powinno się mówić. Dziękuję za poczęstunek, powiedziała ciocia Luiza. Zupełnie nie rozumiem, jak ci się udało utyć, rzucił Tomasz, patrząc, jak ogromne ciało ciotki Luizy toczy się ku drzwiom. Nie utyłam, tylko spuchłam, odparła Luiza, nie odwracając głowy. W drzwiach zatrzymała się i powiedziała do Olega. Przez to całe zamieszanie zapomniałeś wpaść do Krystyny. Czekają tam na ciebie. To nieładnie. Jasne, że nieładnie. Powinien zajrzeć tam już godzinę temu. Olek poderwał się z miejsca. Już idę. No dobra. Ja tylko tak, dla dyscypliny, mruknęła ciotka Luiza. Sama tam zajrzę. Nakarmię swoje sieroty i wpadnę. Nie trzeba. Olek wyskoczył na ulicę tuż za ciocią Luizą i w tej samej chwili przypomniał sobie, że zapomniał podziękować Agi za wrzątek z syropem. Nie odważył się jednak wrócić. Poszli razem. Nie musieli iść daleko. Całą wioskę można obiec w ciągu 2 minut. Naokoło, wzdłuż ogrodzenia. Domy pod stromymi, jednospadowymi dachami stały ciasno obok siebie w 2 rządkach po bokach prostej dróżki od bramy w ogrodzeniu do wspólnej szopy i spichlerza. Kryte płaskimi, różowawymi, długimi liśćmi tulipanów wodnych dachy błyszczały w deszczu, odbijając niezmiernie szare, niezmiennie mgliste niebo. 4 domy po jednej stronie, 6 domów po drugiej. Inna rzecz, że 2 domy stały puste od czasu zeszłorocznej epidemii. Dom Krystyny był przedostatni. Za nim stał tylko dom Dika. Ciocia Luiza mieszkała naprzeciwko. Nie boisz się iść na wyprawę? Zapytała ciocia Luiza. Trzeba, powiedział Olek. Odpowiedź godna mężczyzny. Ciocia Luiza uśmiechnęła się, nie wiedzieć czemu. A Sergiejew Marianny nie puści? Zapytał Olek. Pójdzie twoja Marianna, pójdzie. Nic się nam nie stanie, powiedział Olek. 4 ludzi, wszyscy uzbrojeni. Nie pierwszy raz w lesie. W lesie rzeczywiście nie pierwszy raz, zgodziła się Luiza, ale w górach jest zupełnie inaczej. Zatrzymali się między domami Krystyny i Luizy. Drzwi u Luizy były uchylone. W szparze błyszczały oczy. Kazik, przybrany syn, czekał na ciocię. W górach jest strasznie, powiedziała Luiza. Zapamiętam na całe życie, jak wędrowaliśmy przez góry. Ludzie zamarzali dosłownie w oczach. Prawie co rano nie mogliśmy się kogoś dobudzić. Teraz mamy lato, powiedział Olek. Nie ma śniegu. To tylko legenda i pobożne życzenia. W górach śnieg leży zawsze. Jeśli nie będzie można przejść, to wrócimy.
Wracajcie, lepiej wracajcie. Luisa skręciła do swoich drzwi. Kazik zapiszczał z radości. Olek pchnął drzwi domu Krystyny.